To jak go tu założymy, no nie? Kochani, jesteśmy teraz u Jareckiego. Cześć. Jarosław Seroczyński. Polska scena speedrunnerów. Można już tak spokojnie powiedzieć. Ile? No tak, tam z kilkoma chłopakami sobie. Z kilkoma chłopakami się ten. Możemy przypomnieć, na jakiej tam grupie się zrzeszacie. No generalnie w tej chwili Ubonka najwięcej, ale tam mam jeszcze kilka swoich prywatnych. No i model czasami zanim wypuścimy na wybieg. No. Tutaj można sobie potestować. No właśnie, nie? Możesz powiedzieć tu dwa słowa, bo tyle wiem, że widzę, że tutaj jest sprzęt do speedrunów i na hamowni stoi, nie? No w tej chwili stoi na hamowni, ponieważ tutaj jest taki moduł, w tej chwili jest zdemontowany, Perfect Pass, służy do łagodnego przyspieszania. I jak robiłem próby różnych profili gazu, czyli prosta, krzywa, lekko krzywa, wygładzona, dzięki temu mogę sobie na przykład tutaj przetestować pobory prądu. Chodzi o to, żeby był jak najbardziej łagodny pobór prądu, a dzięki temu są małe spadki napięcia na akumulatorze. Nie? No i później jak to się wjeździmy. Teraz ostatnio na torze Poznań jakiś tam... Cody! Cody, chodź no! Chodź, chodź. Nie, nie chodź tam, no. No na torze Poznań takie tam próby robiliśmy, to na przykład auto na 5 na 4 spuszczałem, porównawczo do poprzednich jazd. No. I wtedy widać było, że raz, jest mniejszy pobór prądu z powodu... Cody, chodź. Z powodu nowej karoserii, no ci zaraz ją no. Widziałem, widziałem na zdjęciach. No mówię, że jeszcze trochę downforce'u z przodu. Tak, tak. Musisz dodać, nie? Że ten... To własna robota? Nie, to jest Włoch mi przysłał. Okay. Tam producent, który je produkuje i on je projektuje też. Okej. Okay. Dawid. Dawide. Z Rzym? Z Rzymu, tak? No i jak to się mówi? Testy, testy, testy. Testy. I czasami pojeździmy. I testuję. No. I testy, w tym też testy na hamowni po prostu, tak? No, no. Tutaj. Na hamowni pozwalają na sprawdzenie pewnych rzeczy. Oczywiście nie zastąpią, oczywiście i mniej prądu to pobiera, ale pozwalają na wytestowanie pewnych rzeczy, sprawdzenie na przykład jak pobór prądu dla różnych na przykład profili przyspieszania. Oj, Tomek. No. To musi być na zamkniętym kanale. No. Bałagan straszny, człowiek tak wpada i czasami jak to się mi coś porobi. I ostatnio właśnie testowałem cztery profile przyspieszania i wybrałem taki najbardziej łagodny, że łagodnie przyspieszamy i nie ma takiego dużego piku prądu. Okay. Nie? No. Także na razie te materiały wideo są porobione, a tutaj jak to się mówi, będziemy budować większy samochód, to już nie do tego. 40 koni mechanicznych powiedzieliśmy przed chwilą. No 40 Toma. Koni mechanicznych w szczycie. No, nie, w szczycie, no wiadomo. 50 tysięcy obrotów, może być przeciążony gdzieś tak na 60 tysięcy obrotów krótkotrwało. I to będzie, to chcę, żeby to wylądowało w tym, to co to jest w ogóle tutaj na Limitless, czy co to jest? Nie, to na pewno nie pójdzie do Limitlessa. W Limitlessie jest taki silnik. No. A tu będzie taki troszkę większy. No. Nie? A to jest, dobrze mówię, to jest Limitless? To jest Limitless, nie? No. Po wielu jakichś tam przeróbkach. Ten jest jeszcze z chłodzeniem powietrzem, żeby się nie zagrzał. Okay. Nie? A tu jest znany 2028, który w piątkach funkcjonuje. I tutaj na 8, chodzi to na 8S, tak? Mówiłeś, każdy jest 11 amperogodzin? 11 amperogodzin, czyli 8S 2P. Oddaję. No, także... Takie tam z ciekawości, jaki jest koszt takiego silnika w normalnym układzie, jeden w detalu? 1 euro. 1 euro. Jak wszystko u tak, nas. Tak myślałem też właśnie, no, nie wyglądam na drogi. No, a tutaj no mamy... Takie większe ESC do zasilania. No więcej na temat tego nie powiem, ale chodzi o to, żeby mieć większą władzę nad przyspieszeniem, nad ograniczeniem mocy. Ale to jest, rozumiem, tylko do testów, tak? Nie, takie będzie zamontowane. Serio? Oh my god. No. Ono jest przystosowane do pracy ciągłej, tam te 18 kW, na przykład jakbyś sobie zamontował do jakiegoś kłada albo do czegoś, to mógłbyś sobie tym jeździć non-stop, aż ci się bateria skończy. I tu trochę mniejsze, bardziej kompaktowe. Ależ to waży już, kurde. Ale czyli co, budujesz, masz jakąś konstrukcję własną, czy coś się do czego się przymierzasz? Wszystko w swoim czasie. Wszystko w swoim czasie. Na pewno nie będzie to w Limitless. No, za duży ten, okej. Okay. Dobra. A ile w tej chwili na przykład ten sprzętem masz, rekord swój? Wiesz co, PB? 235, chyba też 260, ale tam są zdania podzielone, czy GPS kłamał, czy mówił prawdę. Okej. Okay. Tam 262 chyba bodajże. Chłopacy najszybciej 207, w Polsce 270 coś zrobili, ale nie pamiętam dokładnie. Okej. Sezon się skończył. Na razie jeszcze jest problem z kołami, ponieważ pianki przetrwają
jak się uda, to przetrwają jazdę i trzeba będzie chyba wyprodukować własne koła, które wytrzymują te 20, ponad 20 tysięcy obrotów. Co można myśleć, że sezon się skończył? W zeszłym roku skończył. W zeszłym roku. 70 i tego. Okej, okay, dobra, a ten jakby w trakcie i na razie testy. Okay. Mówi. Wiesz co, no nie mam takiego zwyczaju, tak jak na zachodzie, że wkładają, jeżdżą i rozwalają się. Tak? Okej, okay, no tylko lepiej bardziej przygotowane. Raz na jakiś czas. Nie pojadę, trudno, to następnym razem, no bez przesady, tak? Powiedz proszę, bo to jest no, dla mnie, jak słyszę czasami te pobory, te jakby bardzo dużo pracy i bardzo dużo sprzętów w te sprzęty się ładuje do tych speedrunów. Tu jakieś chore, potworne pobory prądów są, prawda? I te pakiety jakby niewyobrażalne dla mnie, jakby te moce właśnie tych regli, te silniki, te pakiety, to wszystko. To są bardzo duże pobory kable, prądu. Kable właśnie, złącza wszystko. W tej chwili najbardziej popularny jest XLX2. Mhm. Prawie wszyscy na tym jeżdżą, bo za bardzo nie ma do niego alternatywy. On tam spokojnie 600 amper przy 30 V jest w stanie udźwignąć. 600 amper przy 30 voltach. No. Mierzonego, ponieważ on ma budowany pomiar prądu i na logach można to odczytać. Ja na tym silniku miałem tam maksymalnie, nie pamiętam, 400 coś amper. Tak? No dobra, ale to teoretycznie... Powiem tak, żeby utrzymać auto na szybkości 225 km na godzinę, okay, trzeba mu dostarczyć 10 kW. Znaczy inaczej, pobrać z baterii. No, nie? A po polsku? Po polsku 25 V 400 amper. Bo obciążona, załóżmy, bo tak przybliżenie się łatwo liczyło. Obciążona mocno bateria spadnie, załóżmy, do tych 25 V, no to 400 amper trzeba, żeby utrzymać, dostarczyć go. No. Do regulatora, żeby utrzymać auto przy szybkości 225 km na godzinę. A w piku ile potrzeba, żeby strzała potem no takiego... No właśnie tu o to chodzi, żeby uniknąć tych pików. Ja pracuję nad tymi profilami, żeby nie było tego dużego strzału na początku i później staramy się. Tak? Tylko takie wygładzenie, później ci podeślę takie, takie wygładzenie jest, żeby... jakieś tam przy tych 60% przyspieszenia już troszkę wygładzić. No, nie? No bo tak, no dobra, to jest dużo, wiadomo, ale tak jako, że tak powiem, no mogę powiedzieć w tych tematach laik, szybko skanuję, że takie, nie wiem, co do ósemek pasujemy, pakujemy XR8 tam Pro, chyba też podaję mu w piku, nie wiem, nie pamiętam, stale to ma tam 200 powiedzmy, tak? Ale w piku ma tam pod 1000 chyba niby, nie? Tylko, tego nie mierzy, to jest taka wytrzymałość tylko na taki strzał. Strzał, tak? Tam na przykład, nie wiem, lecisz w locie i robisz pak, tak? Żeby wyrównać moment, tak? To są takie krótkie strzały. Okay. No. A tu jednak musisz te 8 kg rozpędzić, tak, nie? No. Zupełnie inne, czyli jakby dwa razy tyle, tutaj na już jest potrzebny takiej efektywnej, faktycznej. Zmodyfikowaną, układ sterowania jest tak zrobiony, że praktycznie serwo od końca do końca, to jest cały skręt, aha, tak? Okay. Ponieważ tylko tyle co nawrót na końcu drogi potrzebuje, a podczas jazdy to serwo tylko tyle potrzebuje, żeby skorygować. To auto do normalnej jazdy się nie nadaje. No, okej, czyli już taki, można powiedzieć, wyczyn. Sprężyny młody są w tej chwili trzy razy twardsze od oryginalnych wymienionych. Okay, tak, zamówione też tam w fabryce produkującej sprężyny na zamówienie i jest tutaj wszystko pozmieniane. Tu są takie pierścienie, żeby auto nie dobijało do asfaltu. Okej. Tak? Tutaj też włożone pierścienie, żeby ci auto nie dobijało do asfaltu. Te... Tak, włożone pod amortyzator. Okej. No, a jak zalany? Nie pamiętam, z 8 tysięcy na beton. 8 tysięcy, ale który? Do, no, tu, na debeton, a ja miałem na milion, myśli pytanie... Milion sztywne. No. Nie? Czyli tak miękko. No jedziesz na prosto, tak bardzo no. Niektórzy w ogóle tutaj nie mają amortyzatorów, tylko linki na sztywno, tak? Bazują na samej amortyzacji tych, tak? Jedziemy w końcu po gładkiej drodze, szukamy gładkiej drogi, a nie offroadu. A z ciekawości, jak blokowałeś? To jest fabrycznie, ono jest fabrycznie, taka jest po prostu wersja. Okej, dobra. Tutaj napęd na przykład paskowy jest, masz tu? Jest specjalnie przerobiony paskowy, bo mały silnik już się nie mieścił. No. Musiałem silnik odsunąć, no więc musiałem albo trzy zębatki dać, albo pasek. Albo No i to jest silnik wolnoobrotowy, więc tu mamy 35 atak, odbiór mamy 15. No to niezłe przełożenie. Tak trochę na odwrót. Tak, troszeczkę. No. Tutaj, żeby to jechać te 200 na godzinę, tam ponad 15 tysięcy obrotów się muszą kręcić koła. Okay. To główny wał się kręci koło ponad 40 tysięcy obrotów. Tak jak w offroadzie, tu też się wykręca. Tak, wiesz co, tutaj jest praktycznie kąty, zbieżność śladowa do środka, śladowa na zewnątrz, kąty wszystkie na płasko.
On nie jedynie tutaj jest pochylony ten kąt. Okej, okay. Wszystko na zero, pasy. Żeby jak największe było jak najbardziej płasko. Bo jak płasko. Będziesz miał tutaj za dużą zbieżność, to ci za będzie koła zbierało. Mm-hmm. I po prostu po dwóch jazdach będziesz miał... Czyli wszystko blisko zera. Okej, okay. Ile waży? 8 kg mówiłeś koło, tak? Tak, 8 kg. Taki sprzęcik. No. Możesz sobie sam rękę dźwignąć. A to kondensatory. Są kondensatory do regla, tak? Tak, do regla. Ja, one są jak najbliżej wlutowane. Tu jest 16 tysięcy mikrofaradów. I one powodują, że ripple, bo ponieważ te skoki napięcia, które są wytwarzane przez silnik, takie zakłócenia, dodatkowo one dwukrotnie redukują. I to nie jest jakoś wymysł, tylko związane i oscyloskopem, mhm. i nalogach odczytowych okay. z Kastla, to widać okay. po prostu. Nie? Tu wspominałeś mi, zanim jeszcze odpaliłem nagrywanie, że tutaj pewne rzeczy też sam powycinałeś na frezarce sobie. To jest sobie. Na CNC robione, no. to jest na CNC robione, projektowane, wszystko od początku mhm. do końca, też projektowane na drukarce 3D i wszystko... Ponieważ sobie wymyśliłem, że tą budę będę miał, nie będę już całkowicie składał, bo niektórzy tutaj tak w ten sposób wycinają. Ja stwierdziłem, że sobie zrobię to, żeby dłużej było. Mhm. Okay. Na przykład ten element musiał pełnić funkcję odstawczą dla karoserii, tak? Mhm. Jak widać, wzmocniona też, 150 gram to żaden problem, ale żeby ewentualnie niechciany crash dłużej przeżyła. No nie wiem, na przykład to jest jednocześnie element odstawczy, żeby nam tu nie obcierało. Tak? Okay. A jednocześnie tak trochę kształt dyfuzera. Okej, okay. No, a to jest wyprowadzenie... To są anteny, tu jest odbiornik z tyłu, a odbiornik powinien być zawsze jak najdalej od regla, od tych wszystkich kabli okay. i jak najwyżej anteny. To jest odbiornik dwuantenowy, ona ma taki odbiór zbiorczy diversity i ona powinna być pod kątem, dlatego na przykład tutaj jest tak... A na radiolinku jeździcie, czy tak, coś innego, co się zmieniło? Na radiolinku bez wzmacniacza spokojnie te 500 metrów to się ogarnie. Mhm. Nie? Czyli, bo tak kiedyś, jak pamiętam, jak tam jeszcze, chodź, chodź, chodź tu, coś gadaliśmy, to wtedy mówiłeś, że radiolink, bo mają bardzo długie, wysokie zasięgi, znaczy duże, tak? Jak złożymy, to ta antenka sobie tak wystaje i okay. właściwie ta właściwa część anteny to jest tu ostatnie 5 cm i tu ostatnie 5 cm, nie? Okej, okay. To tak dobrze, to... Papa. Papa, ciąg dalszy nastąpi. Późno już jest. Nie będziemy mówić, która godzina. Dzieci poszły już spać. A maniacy RC schodzą do lochów. Do jaski. Do jamy. Do jamy. No, no dobrze. To coś tam jeszcze chcesz wygrzebać? Nie, nie. Ciekawego, fajnego? Jarek mi tu nie pozwala trochę kręcić, dlatego tak cały czas tutaj. Nie tylko moce duże, ale lutownice do grubych kabli. Okay, tak, żeby porównać do palca. Kawał lutownicy. No jak lutujemy kable, trzy kable 8AWG, to nie ma czasu, żeby kabla grzać 4-5 minut. Nagrzewamy to. I tylko przytykamy i lutuje się za pomocą tego, te grube kable, te jak cieniutki kable. Ile ma mocy to? No 300 watów, no aha, nie? Okay. No ale kable, wiadomo, 8 kwadrat to już swoje są. No nie? To już jest tam kawałek kabelka. No dobrze, no to może jak Jarek w końcu, tak jak mówi za każdym razem, a muszę tu zrobić porządek, nie kręć, to coś tu jeszcze rozejrzymy się tu więcej. Może w przyszłym stuleciu. Coś wam pokazać, no. Jeszcze tam uchylić rąbka tajemnicy. No dobrze, o jakaś tam ósemka widzę. Się nie, tam... to stary, jak to się mówi Team Durango. Tak. Ale dwa puchary zdobył na dragu. O, no widzisz, no, czyli... Już na wprost jeździ. Wszystko co do Ciebie trafi, to na wprost będzie jeździło. To ja Ci nie daję dobra. Nic. Na serwis. Dobra, to żegnamy trzymajcie się. Na razie. Dobra.